Futbol. Od juniora do seniora. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj o centralnych ligach juniorów. Myślę, że bardzo ciekawy temat, który jest bardzo dobrze znany i analizowany przez prezesa Delty Warszawa Andrzeja Trzeciekowskiego. Witam cię, Andrzej. Dzień dobry, Roman. Centralne ligi juniorów. Nie pierwszy raz, że o nich rozmawiamy w przestrzeni publicznej. Ten temat cię bardzo interesuje. Dla mnie w ogóle polskie szkolenie bez centralnych lig juniorów byłoby dużo uboższe. Czy zgodzisz się z tym? No jak najbardziej. Fajnie to powiedziałeś, bo przypomniał mi się pierwszy raz, kiedy na ten temat my rozmawialiśmy jeszcze na Delcie lata temu. Potem pamiętam nasz wyjazd do PZPN-u. Z wiceprezesem do spraw szkolenia Markiem Koźmińskim. Mało się tak? Nie pobił ze mną. Aż tak to może nie, ale gorąca dyskusja była. Jak najbardziej. Uważam, że jest to pomysł genialny, wspaniały, natomiast też żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest pomysł Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo kiedy u nas w ogóle czegoś takiego nie było, to w innych krajach europejskich już ten system funkcjonował. Także myśmy trochę jak gdyby poszli duchem rozwoju europejskiej piłki. Natomiast no, na pewno... No dobra, mówisz konieczności. Ja się z tobą zgadzam. To jest konieczność funkcjonowania, prawda? Że inne kraje z tego korzystały, to trzeba było pójść w tym kierunku. Natomiast ta edycja, sezon 2023-2024 jest aż, ale ja bym powiedział, dopiero 11. edycją w centralnych lig juniorów. Czyli wcale nie było, wcześniej nie było tego. To była straszna bolączka w ogóle systemowa, że nie było czegoś takiego. Dzisiaj ten system ciągle i wciąż jest wspomagany też przez środki finansowe z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest. Znaczy w ogóle generalnie rzecz biorąc, trzeba pamiętać, że wszystko, co idzie w kierunku rozwoju, które sprzyja temu rozwojowi, czyli kształceniu młodych zawodników, żeby przeszli z juniora do seniora. Co nie jest łatwe. Co nie jest łatwe. Jest właśnie Centralna Liga Juniorów. To jest ta cały czas piramida. To, co o czym mówimy przy skautingu, przy w ogóle szkoleniu. Że w pewnym momencie ci najlepsi muszą grać ze sobą. Tak? I nieważne, czy muszą dojechać 500 kilometrów na mecz. Ja tu powtórzę słowa, które kiedyś lata temu powiedział mi, kiedy jeszcze na Legii pracowałem, współpracowaliśmy ze Spartą Praga i tam była już ta Liga Centralna. U nas w ogóle mowy o tym nie było. To były lata, początek XX wieku. Ja się pytam człowieka, dyrektora Akademii, mówię, słuchaj, jak to jest? No to tyle kilometrów, no i ci muszą jeździć. Mówię, no jeżeli nie stać cię, no to ty nie powinieneś tam być. Jeżeli cię nie stać, żeby zafundować swojemu zespołowi przejazd ileś kilometrów. A my mamy jeszcze lepiej, bo my mamy dofinansowanie. Oczywiście ono nie jest aż tak wielkie, żeby starczało na wszystko, natomiast kluby dostają. To słuchaj, dopytam cię. Centralne ligi juniorów, one funkcjonują w trzech kategoriach wiekowych, prawda? I ciągle wciąż podlegają jakimś małym zmianom. Natomiast ty jesteś krytykiem nie Centralnej Ligi Juniorów czy Centralnych Ligi Juniorów jako takiego rozwiązania, natomiast już konkretów w tym rozwiązaniu, tak? Na czym polega twój problem z Centralnymi Ligi Juniorów? Dobrze, że to zauważyliśmy. Centralna Liga Juniorów tak, jak najbardziej tak. Natomiast są dwie sprawy, które całkowicie dla mnie nie chciałbym powiedzieć, podważają istotę, natomiast zaburzają... Są problemy. Są tak? Bardzo dużym problemem. Znaczy, w ogóle zdajmy sobie sprawę jeszcze z takiej rzeczy, którą ja bym chciał wyraźnie powiedzieć. Bardzo często o piłce nożnej mówi się, wychowanie dzieci, idea, sport i tak dalej, ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy, jest biznes. Prowadzenie klubu sportowego okay. Jest takim samym biznesem, jak prowadzenie restauracji, czy hotelu, czy... A jak się wtrącę, zanim rozwiniesz ten wątek, a czy centralne ligi juniorów już nie prowadzą bezpośrednio do zawodowstwa? No tak. No możemy powiedzieć, że to jest biznes, ale to ja bym powiedział inaczej. No. To jest skuteczność systemu, tak? Czy z centralnych lig juniorów wypływają piłkarze do zawodowych klubów? Tak, piłkarzy? Znaczy ja bym chciał w ogóle też jeszcze... Biznes to nie oznacza, że się zarabia na dzieciach, bo to niektórzy zaraz tak powiedzą. Nie. Chodzi o to, że jeżeli nie będziemy mieli biznesu... Czyli wydolnego systemu. Wydolnego systemu, w którym będą pieniądze, w którym będą odpowiednio wynagradzani trenerzy, specjaliści, to my nie wychowamy odpowiednich zawodników. Więc to musi funkcjonować. Dlatego tyle rozmawiamy od juniora do seniora o różnych rzeczach. O scoutingu, o przepływie pieniędzy, o transferach, o różnych rzeczach, bo to wszystko musi płynąć. Jest to biznesem. I teraz to, co jest Centralnej Ligi Andrzej, Juniorów to zaburza, podstawowy zaburza twój ten biznes. Zarzut do Centralnych Ligi Juniorów. Po pierwsze. Zaburza biznes i zaraz to rozwinę jak. A drugie, zaburza istotę
sportu, w której rywalizacja i wynik tej rywalizacji jest najważniejszy. No bo co jest w sporcie? Jakiejkolwiek byś nie wziął dyscypliny sportu, ktoś musi szybciej pobiec, dalej rzucić, albo strzelić bramkę więcej, tak? Czyli zwycięzca idzie wyżej, przegrany odpada. A tu mamy niestety trochę inny system. I teraz wejdźmy w szczegóły. Pierwsza sprawa to jest dziedziczenie. To jest temat, który zawsze podejmujesz. Zawsze podejmuję. To jest dziedziczenie. Czyli system w ogóle wygląda w ten sposób, że jak takie będzie, są trzy kategorie co dwa lata, czyli jest rok, przerwa, rok, przerwa, rok. I teraz tak, na początku, tak? Mamy start, ale już jest dziedziczenie. I teraz w związku z tym drużyny, które... Chodzi o to, że w lidze, w której jest miejsce zajęte przez klub X, załóżmy Deltę Warszawa, tak? Jeśli ta drużyna skutecznie obroni się, tam cztery drużyny, rozumiem, spadają w grupach, tak? Znaczy to zależy, zależy od kategorii, ale nie wchodzimy, jest jakaś strefa spadkowa, ale jeśli Delta Warszawa utrzymuje się w danej kategorii wiekowej, to po prostu ten rocznik idzie wyżej, ale w to miejsce wchodzi drużyna, która jakby no niesportowo wywalczyła awans. Tak, czyli ale w ogóle tak, to się podwójnie zaburza system, bo po pierwsze, drużyna, która grała na centralnym poziomie, na rok schodzi znowu na dół. Czyli musi rywalizować regionalnie. Tura centralnie, a jeśli nie masz dziedziczenia w tej... Nie, nie ma roku, bo ja gram w centralnej lidze juniorów. Utrzymałem, mój zespół utrzymał. To mój zespół teraz na kolejny rok idzie, wraca z powrotem do ligi wojewódzkiej, czyli regionalnej, a tu dziedziczy po mnie zespół młodszy. Tak? W tej kategorii wiekowej. I tu są dwa zaburzenia. Który wcale nie musiał być najlepszy. Tak, nie wywalczył tego awansu, ale on ma zapewnione. I teraz tu są dwa zaburzenia. Pierwsze zaburzenie jest takie, że Mazowsze jest bardzo silne. Mamy bardzo dużo klubów grających na wysokim poziomie. Jeżeli ten zespół z Mazowsza na rok spada, nazwijmy to, z centralnej juniorów do ligi mazowieckiej, to on ma tu z kim grać. Ale mamy regiony, gdzie jest jeden bądź dwa kluby. I te zespoły, które grają na najwyższym poziomie, nagle tym chłopcom, którzy idą w górę, muszą powiedzieć, nie, na rok to wyschodzimy teraz niżej. To jest pierwsza sprawa. Okay. Ale druga sprawa jest sprawa społeczna. No bo ktoś tam gra i się nie dostaje, bo nie ma możliwości się dostać. Bo awansuje ktoś inny. Oczywiście są miejsca, po pół roku znowu jest awans. To trzeba by, nie będziemy opowiadać o całym systemie na... Dobrze, a czy ty miałbyś skuteczną pomysł na przebudowę w całą, czyli tak, rocznik do rocznika, a nie co dwa lata, tak? To jest pierwszy twój postulat. A drugi postulat, każde miejsce w każdym sezonie w centralnej lidze juniorów powinno się brać z systemu eliminacyjnego. Tak. To jest twój najważniejszy postulat. I wtedy mamy tak, a sprawiedliwość społeczną, no bo zespół wygrywa i awansuje, zespół nie wygrywa, nie awansuje. Spadasz. Ja to zawsze powiedziałem, nie wiem, czy pamiętasz, ja to jako przykład daję, Koźmiński wtedy w tym programie powiedział, że oni to stworzyli po to, żeby tym najlepszym zapewnić ciągłość szkolenia, taki poziom, nie? A ja uważam, że jeżeli Legia Warszawa przez przypadek spadłaby z tej ligi i zespół by nie grał, to wcale nie byłoby źle. To nie byłaby klęska, bo to by znaczyło, że ktoś w klubie musi usiąść i powiedzieć, dlaczego zespół Legii Warszawa spadł? Co myśmy zrobili nie tak? Co trzeba zrobić, żeby się utrzymać na przyszłość? Wyciąga się wnioski. A powiedz mi, drużyny w centralnych ligach juniorów, ty pewnie lepiej znasz to zagadnienie niż ja, one są budowane, a czasami się zdarza, że są skrzykiwane, można tak powiedzieć, że klub wykorzystuje miejsce w centralnej lidze juniorów, żeby pozyskać piłkarzy, dając im jakby możliwość gry w centralnych ligach juniorów? Jeżeli zespół awansował i gra, i pozyskuje, jest to normalna rzecz scoutingu. Ty sam jesteś za scoutingiem. Jestem za scoutingiem, więc ja nic przeciwko temu. Natomiast jeżeli zespół, i są takie zespoły, które te miejsca mają poprzez dziedziczenie, a nie poprzez awans, i wtedy sytuacja jest patologiczna, bo znowu taki zespół mówi przez najbliższy ileś miesięcy, mówi, słuchajcie, przychodźcie do nas, przychodźcie, zobaczcie, my dzisiaj to jesteśmy w drugiej lidze gdzieś tam, gramy słabo, ale my, zobaczcie, już we wrześniu Centralna Liga Juniorów. My już będziemy od nowego sezonu mieli centralną ligę juniorów. Chodźcie do nas. Nie dlatego chodźcie, że my mamy dobre szkolenie i awansowaliśmy do centralnej ligi juniorów. Tak? Tylko dlatego, że jest dziedziczenie. Ja to obroniłem. Ale to dalej wpływa, bo jest jeszcze, widzisz, bo my robiliśmy, to zaburza, bo to wszystko robi niesprawiedliwość biznesową. Czyli kogoś się promuje względem kogoś. Ktoś zakłada sobie jakiś klub. Mały może być. Robi dobrą robotę. Wygrywa ligę
Nie ma miejsca dla niego. On nie jest w stanie awansować. Okej, może się bić za kolejne pół roku, ale nim on zacznie się bić o kolejne pół roku, to mu wyciągną 5 najlepszych ludzi do tej centralnej ligi juniorów i on już nie awansuje następny raz. Bo to się tak dzieje. Ale jest jeszcze bardzo ważna kolejna sprawa. Ponieważ liczy się utrzymanie, czyli zespoły. Sposób gry, tak? Sposób gry. I to cię też. I to jest kolejna rzecz, która jest fatalna, ponieważ jest co 2 lata i utrzymanie, to presja klubu na trenerze, na zawodnikach, na całym sztabie szkoleniowym. Panowie, wy musicie tylko utrzymać. I to widać. Bo przy twojej pomyśle ta centralna liga juniorów by była konstruowana na zupełnie innej zasadzie. Nie miałoby sensu te rozgrywki w takim znaczeniu spadkowym, bo i tak by była w tym roczniku nowa centralna liga juniorów ukształtowana na zasadzie rywalizacji. I gdybym ja nawet spadł, grając fajną piłkę nożną, to za pół roku, ponieważ i tak jestem silny, wygrałbym swoją regionalną ligę i wróciłbym do tej CLJ-tki. A teraz nie jestem w stanie wrócić, bo spadłem. Nie ma ciągłości rocznej, czyli za rok już nie ma tej CLJ-tki. Zespół młodszy, poprzez to, że ja spadłem, nie gra. Ja powiem, to nie jest, znaczy ja bym chciał powiedzieć... Ale to puentując to wszystko, bo jest potrzeba w twoim przekonaniu bardzo dużej zmiany systemowej, tak? Czy to jest duża zmiana? Żeby zastosować zasadę futbolu? Czy ty widziałeś, żeby ktoś, nie wiem, dostał z trzeciej ligi awans do pierwszej ligi, bo ktoś zasłużył, bo ma jakieś dziedziny. No nie ma, no musisz to wygrać. Nie ma. To inaczej powiem w takim razie. Jest bardzo duża zmiana takiej strategii. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby rok... Bo no, proponujesz zmianę strategii w sensie centralnych lig juniorów, prawda? Czy to jest możliwe do przeforsowania? Musiałoby być to forum nie nawet wojewódzkich związków, a rozumiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy... Bo to możliwe musiała... jest bez żadnego problemu, bo dla mnie nie ma tłumaczenia, że może nie stać pieniędzy. No umówmy się, jeżeli by były 2 centralne ligi juniorów więcej, czy to dla Polskiego Związku Piłki Nożnej w skali budżetu, na pewno nie. To jest żadna filozofia, prawda? Czyli nie pieniądze grają o tym rolę. Czyli ja to zawsze powtarzam, to jest tak jak w kryminalistyce. Jeżeli badamy, tam leży trup, to musimy i się nie wiemy, kto go zabił, bo go nie złapaliśmy na gorącym uczynku, to się najpierw zastanawiamy, kto zyskał na tym. Czyli zastanówmy się, co się dzieje. I ja niestety uważam, że przez to, że wiem, co się dzieje i zaraz wrócimy do tego, to boję się, że to nie nastąpi. A co miałoby miejsce? Jak wiemy, jaka jest struktura Polskiego Związku Piłki Nożnej, wyborów prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej? Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w dużym stopniu. Tak, baronowie. No i teraz są regiony bardzo silne piłkarsko, w których jest dużo klubów i regiony, które są słabsze. W systemie, który byłby sprawiedliwy, czyli wygrywałby najlepszy, słabszy by spadał, niestety niektóre regiony wypadałyby z tej rywalizacji bardzo szybko i nie byłyby w stanie do niej szybko wrócić. I tu jest cały moim zdaniem problem, jeden jedyny i żaden inny. Dlatego ten system moim zdaniem został tak utworzony i dlatego jest utrzymywany w ten sposób. Nie możemy powiedzieć jakiemuś regionowi, który za chwilę ma głosować, że my sprowadzimy system, który wykluczy jego zespoły praktycznie z Centralnej Ligi Juniorów. Tyle w temacie. Albo utrudni. W bardzo mocnym stopniu. Zresztą widać to, jaki jest poziom, jak grają zespoły, jak gra się z zespołami, które gdzieś tam grają w CLJ-ce, a gra zespół od nas z Mazowsza, to bardzo często 7 zespół z Mazowsza jest lepszy niż 1 zespół z jakiegoś tam regionu, bo to już nie będziemy wymieniali, bo to nie o to chodzi. Ja nie mam nic do tych regionów. Niech zbudują szkolenie, niech włożą pieniądze, niech te zespoły wygrywają i niech się tam znajdą poprzez spadek i awans i wywalczenie w rywalizacji sportowej, a nie tłumaczenie komukolwiek. Ja powiem jedną rzecz, ja nie chciałbym też, żeby ktoś pomyślał, a Trzeciakowski gada, bo Delta nie ma w tej chwili zespołu w CLJ-ce, to on gada po to, żeby jego zespół awansował. Tyle procent w tym jest prawdy. Ale tylko tyle, dlatego że myśmy byli w CLJ-ce. I my z 2004 rocznikiem, i my siedliśmy po awansie do CLJ-ki, wszyscy zadaliśmy sobie pytanie, czy my mamy grać w piłkę nożną i szkolić, czy grać tak, jak grają wszyscy. Podjęliśmy decyzję... Słyszałem, że to jest duży problem CLJ-ki. I podjęliśmy decyzję grania w piłkę nożną. Na wynik. I niestety spadliśmy. I to pozwoliło nam zobaczyć od środka, jak to wygląda. Zresztą
jeżdżę obserwując zawodników, mecze, jeżdżę na celiotkę, naprawdę, no naprawdę nie da się tego oglądać bardzo często. Liczy się nieważne co, byle nie stracić punktu. I też bardzo jest taka sytuacja niedobra, która się wytworzyła, w której rola tej celiotki w świadomości niektórych ludzi stała się czymś magicznym. I teraz jest klub, który nie dość, że nie może spaść z tego powodu, że on spadnie, to nie będzie dziedziczenia. Jest jeszcze jeden powód. Jak zespół spada z celiotki, to natychmiast inni rozgrabią ten zespół do zera. Bo ci chłopcy chcą grać w celiotce. Mhm. I w tym momencie ten zespół spada. Jeżeli była sytuacja, okej, spadliśmy, ale za pół roku mamy możliwość znowu awansowania, bo to jest cykliczny projekt, no to wtedy byłoby zupełnie inaczej. Też nie byłoby sytuacji, w której się skrzykuje tych zawodników. Tak? Muszę powiedzieć, że rozmawiam czasami z trenerami szczebla, no nawet nie centralnego, a reprezentacyjnego, i mają problem z centralnymi ligami juniorów, sposobem grania w tych centralnych ligach juniorów, także potwierdzają twoje słowa. Widzę, że ta debata, słuchajcie, jeśli chodzi o polski futbol, nie wiem, czy nie trafi naprawdę futbolu, taka jest prawda, jeśli chodzi o centralne ligi juniorów, bo to jest rzeczywiście to gardło, które pozwala jakby kształtować piłkarzy w dużym stopniu, w kontekście nawet reprezentacji Polski juniorskich, czy też w kategorii zawodowej. Także dzięki za dzisiejszy głos. Andrzej Trzeciakowski, prezes Delty Warszawa. Ja was zachęcam do pisania w komentarzach, jeśli macie doświadczenia swoje, jeśli chodzi o obserwacje, czy oglądanie, czy uczestnictwo w rywalizacjach w centralnych ligach juniorów. Osobiście przeglądę te komentarze i zobaczę, jakie są głosy, jakie jest nastawienie, bo sam widzę, że jest to inicjatywa pożyteczna, funkcjonująca już od kilkunastu lat, natomiast mająca swoje słabe strony, o których tutaj Andrzej bardzo obszernie mówił. Zalajkujcie ten materiał, subskrybujcie kanał Delty Warszawa na YouTubie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.